Siema, siema, Motorozwad TV. Podsumowanie całej naprawy tego pięknego Renegade'a, który tutaj stoi. No cóż, na pewno cała mechanika opiera się na tym, żeby nie naprawiać tylko to, co się zepsuło, ale dojść do tego, jak to się zepsuło. No i w tym przypadku wiadomo, że nigdy nie jesteśmy wróżkami, nie jesteśmy w 100% pewni, że to to. Natomiast wszystko sprawdziliśmy komputerem oraz pomierzyliśmy. No i wszystko wskazuje na to, że problemem była ta pompa paliwa. Założyliśmy taki zestaw, to jest kod produktu tego towaru. Można go kupić, tą pompę, u nas na sklepie internetowym albo na Allegro. No albo zamówić telefonicznie. No tu mamy wszystkie części stare do tego. Pokażę jeszcze tą głowicę, jak ona wygląda. Głowica się upaliła i no widać, że tutaj była jakaś bardzo duża temperatura, pękła dodatkowo tutaj w miejscu tego zaworu wydechowego i ssącego. Kłada przygotowaliśmy dla klienta i jest on do odbioru, tak jak widać. Dodatkowo tam był problem. Wracam do kłada po w sumie dwóch dniach, tam bateria mi się rozładowała wcześniej. Kończąc temat, był problem z czujnikami w sumie PRNHL, czyli to znaczy czujnikami biegów. Te czujniki się znajdują tutaj za tą pokrywką, 3 sztuki ich jest. Natomiast no Texa tak pokazała taki błąd i faktycznie zaświecał się check o tym w innym filmie na naszym kanale. Check na komputerze się zaświecał w tym kładzie, no i nie dało się włączyć tutaj napędu przód i tył, czyli był napęd na tył cały czas. No i generalnie to tak to wygląda, no to jest całe podsumowanie. Kładzik przygotowany czeka na klienta cały czas, klientowi coś tam wypadło, więc no musi troszkę postać u nas. Zapraszam do oglądania naszych filmów, subskrypcji i podglądania nas na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych. Pozdrawiam.